Radio X. Czyli informacje, kultura, sport. Nadające w soboty między 10 rano a południem. W Vancouver i okolicach. Odbierasz nas na fali 93.1 FM. Numer telefonu do studia 604-591-93-11. 604-591-93-11. Radio X. Radio X. Na stronie Radia X, jeżeli wejdziecie w zakładkę, w zasadzie w informacje o naszych gościach w audycji, dzisiejszej w audycji Radia X, zobaczycie zdjęcia bardzo sympatycznej młodej dziewczyny, Moniki. Monika, która aktualnie przebywa zupełnie daleko od Vancouver, jest z nami połączona linią telefoniczną. Dzień dobry, Moniko. Dzień dobry. Gdzie zastaliśmy cię? Gdzie jesteś teraz? Jestem teraz właśnie w szkole. Ale to dobrze, a gdzie ta szkoła się znajduje? W London, Ontario. Czyli jesteś po drugiej stronie Kanady, ale wywodzisz się z Vancouver, tak? Dokładnie z New Westminster. Mieszkałam przez większość czasu mojego życia w New Westminster, ale teraz mieszkam w Surrey. I mieszkasz w Surrey. Powiedz mi taką rzecz. Skończyłaś Uniwersytet Kapilania University w klasie muzyki, tak? Jesteś wykształconym muzykiem, jeżeli można tak mówić o dziewczynie. Powiedz trochę o swojej drodze, o twojej karierze, którą rozpoczęłaś. Właśnie zaczęłam w Kapilania University prawie 3 lata temu i zdobyłam stamtąd dyplom muzyczny i to jest mały uniwersytet i nie mają całego programu muzycznego, to musiałam potem przenieść się do innej szkoły i właśnie teraz jestem tutaj w Western i już prawie 2 lata tu jestem. W kwietniu skończę 3. rok studiów i właśnie w następnym roku otrzymałam licencjat. Czyli już będziesz naprawdę już stuprocentowo wykształconym muzykiem. Z tego co wiem, grasz na wielu instrumentach. Dotarły do mnie wiadomości, że grasz na gitarze, grasz na skrzypcach, grasz również na pianinie. Coś jeszcze? Nie. Teraz już nie gram na skrzypcach, ale gram nadal na pianinie i na gitarze, no i właśnie śpiewam. Twoje utwory można zobaczyć na YouTubie. Jeżeli wpiszemy Monika Sowiński, to się wyświetlą różne utwory. No, mówiąc tak trochę nieładnie, klipy, gdzie można cię zobaczyć, można posłuchać, jak śpiewasz. Jest również specjalna strona internetowa, gdzie są informacje. Zresztą z tej strony otrzymaliśmy list od ciebie, list adresowany do wielu ludzi, opisujący twoją karierę i opisujący również twoje marzenia. Za czym porozmawiamy o marzeniach wyjazdu do Włoch, porozmawiajmy trochę o pomyśle o crowdfundingu, czyli to jest taka forma finansowania różnego rodzaju projektów przez społeczność. Powiedz, skąd wpadłaś na taki pomysł, aby realizować swoje marzenie? Właśnie mam tutaj kolegów i koleżanków w szkole, którzy też jadą do Włoch i też nie mają możliwość sami tam pojechać, to założyli sobie taką stronę, ta strona się nazywa GoFundMe i właśnie tam możesz opisać swoją historię i tam ludzie mogą przekazać pieniążki, aby pomóc ludziom i właśnie zrobiłam sobie taką stronę. I do tej pory dostałam dużo wsparcia. Jestem z tego powodu bardzo wdzięczna i bardzo doceniam, że mam tyle pomocy. Mhm. Ale jeżeli wejdziemy tam na stronę, to jeszcze do końca, no nie, że daleka droga, ale to jeszcze potrzebujesz wsparcia. Teraz jest dobry moment, żeby powiedzieć, na co to wsparcie jest potrzebne. Zostałaś wybrana jako osoba, która ma zaśpiewać utwór operowo we Włoszech. Powiedz dokładnie, bo ja czuję, że ja tu zaraz wszystko pomieszam. W listopadzie ubiegłego roku miałam w szkole przesłuchanie na program EIDO. To jest Akademia Europejska Opery w ramach współpracy z uniwersytetem tutaj. I właśnie po moim przesłuchaniu dowiedziałam się, że dostałam rolę Suor Dolcina w operze Suor Angelica Pucciniego.
I ten program odbędzie się w Lucca w Toskanii we Włoszech. I to będzie, ten program będzie trwał miesiąc czasu. I to będzie właśnie moja druga rola operowa. Druga rola operowa, to w takim razie powiedz o pierwszej swojej roli operowej. Pierwsza rola to dostałam ją w listopadzie w szkole tutaj. Nasz program operowy w uniwersytecie przedstawia dwie opery rocznie i śpiewałam w operze Jasi Małgosia jako wróżka snu Sandman. Okej, okay, dobrze. Brzmi to bardzo poważnie w operze Jaś i Małgosia. Słuchaj, Moniko, a ja tutaj zerkam na Mirka, który ma ustawione w takiej cudownej czarnej skrzynce utwór twój, w twoim wykonaniu Znasz li ten kraj. Skąd pochodzi to nagranie? To był właśnie koncert dwa tygodnie temu, który był tutaj w szkole i wszystkie studenci z mojego z mojej klasy musieli zaśpiewać piosenkę z ich kraju i właśnie wybrałam tą polską piosenkę. Zaraz ją usłyszymy, ale jeszcze wróćmy do tej akcji, do tego crowdfundingu, czyli to jest pomoc z wielu, nadchodzi z wielu zakątków świata, prawda? Bo to jest, strona istnieje w internecie, można z każdego punktu na ziemi, jeżeli tylko się jest podłączonym do internetu, wpłacić drobne albo większe kwoty. Z tego, co ja widziałem rano, 2222 dolary są już na twoim koncie, a potrzeba 6 tysięcy, żeby zrealizować twoje marzenie, żebyś mogła jako Polka zaśpiewać we Włoszech, w Toskanii, we włoskiej operze, tak? Tak, tak. Powiedz, jak, jeżeli ktoś, znaczy my tę stronę umieścimy na naszej stronie internetowej, to znaczy link do tej strony crowdfundingowej. Powiedz, jeżeli ktoś nie będzie wchodził na stronę Radia X, jak najlepiej znaleźć tę stronę crowdfundingową twoją? Właśnie to chyba będzie najłatwiej, bo ja tą stronę też mam na swojej stronie na Facebook, ale tą stronę można widzieć tylko jak dodasz mnie na Facebook. To właśnie nie wiem, jak będzie najłatwiej. Rozumiem. Czyli, czyli my umieszczamy na naszej stronie i będziemy zachęcać, żeby przez stronę Radia X wchodzili na twoją stronę crowdfundingową, żeby generalnie zapoznali się z twórczością Moniki Sowińskiej, wschodzącej gwiazdy opery. Ale Moniko, tak zupełnie teraz już na marginesie. Twoja ulubiona muzyka to jaka jest? Oprócz muzyki klasycznej? Tak, oprócz muzyki klasycznej. Lubię słuchać muzyki akustycznej i muzyki folk. I słucham artyści na przykład Matt Corby, James Young, Vance Joy i Sam Smith, takie bardziej popularne piosenki. No i właśnie jak mam czas wolny, to lubię grać na gitarze i śpiewać tą muzykę popularną. Mm-hmm. A powiedz mi, rodzice, twój tato pokazał ci polskie nagrania, polską muzykę również? Mówię o muzyce popularnej. Muzykę popularną polską to nie znam tak naprawdę. Znam tylko polską. To znaczy polską, taką klasyczną muzykę. Tak, w zeszłym roku zaczęłam poszukiwania polskiego repertuaru i do tej pory zaśpiewałam utwory Chopina i Moniuszko i chciałabym kontynuować naukę polskiego repertuaru, zwłaszcza kompozytorów jak Mieczysław Karłowicz i Karol Szymanowski. Pięknie, to już wysoka półka. Dobrze, Moniko, to w takim razie dziękuję pięknie za rozmowę. Będziemy przypominać o tym, że chcielibyśmy, żeby się twoje marzenia spełniły, jeśli chodzi o wyjazd do Włoch. Zobaczymy, jak to wszystko się ułoży. Powiedz mi, czy jest jakaś taka finalna data, do kiedy ta strona crowdfundingowa twoja działa? Nie ma finalnej daty, ten wyjazd będzie 8 lipca do 6 sierpnia.
to do tej pory muszę jakoś zbierać te pieniążki. Jeszcze jest trochę czasu. Wydaje mi się, że wszystko się skończy sukcesem. Moniko, dziękuję pięknie. Pozdrawiamy z Vancouver, nie bardzo deszczowego, ale, no, ale troszkę może siąpić u nas. Dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do rozmowy w Polskim Radiu Vancouver i dziękuję za umożliwienie mi podzielić się moją historią. I również chciałabym podziękować wszystkim sponsorom, którzy do tej pory mi przekazali pieniążki na mój wyjazd, szczególnie tym Polakom, którzy mieszkają w Vancouver, jak i tym z Polski. Super. Moniko, dziękujemy pięknie, trzymamy kciuki i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy serdecznie. Monika Sowińska. Będziemy o tym mówić. Spójrzcie na naszą stronę internetową www.radioiks.com. Tam jest informacja o Monice Sowińskiej i o jej marzeniu wystąpienia we Włoszech, we włoskiej operze. A to Monika śpiewająca Znażli ten kraj. Radio X. W każdą sobotę od 10 rano do 12 w południe na fali 93,1 FM ze stacji RED, czyli RED. Numer telefonu do studia 604 591 93 11.